dobry, Kosiu. Cześć, Kasia. Cześć. W końcu. No. Masz pomysł? No nie, ja nie mam. Liczę na ciebie. No dobra, ale niedługa. To nie jest tego typu premiera, nie, bo to prawda? Wega, chociaż ja lubię z przerostem. Słuchaj, to jest taka sukienka. Wygląda skromnie. No wygląda bardzo skromnie, jak taki habit. No nie, ale co ma? Ma plecy. Ty sobie możesz na to pozwolić. Lubi pani być w show biznesie? Lubię. To jest takie moje, taki rodzaj roli. Ale też takiej roli, która jest spełnieniem marzeń dziewczynki, która od zawsze była zakochana w modzie. Lubimy się przebierać, malować. To jest tylko taki show i w dodatku biznes. Najważniejszy jest outfit, jeżeli chodzi o czerwony dywan. No chyba fajnie. Ona ma aurę. Znaczy ją się wyczuwa, jak jest w powierzchniu, nawet jak się na nią nie patrzy. Jeśli bym narysować miał taką krzywą jej popularności, tego, to ona by szła tak. Kasia lubi prowokować i jest taką osobą, która się zmienia. Nie lubi być zaszufladkowana, myślę, w pracy i w życiu. Katarzyna Warlukę znana jest szerokiej publiczności z takich filmów jak Botox, Pętla czy Ach, śpi, kochanie. Jednak o swoją rozpoznawalność aktorka zadbała osobiście. Zwróciłam się do jednej z najlepszych menadżerek. Zrobiłyśmy plan. Powiedziałam, czego chcę, że jestem otwarta, że najbardziej interesuje mnie moda, że jestem feministką i też, że możemy postawić na zmysłowość. I muszę powiedzieć, że ten plan się sprawdził. W ciągu chyba 2 lat zyskałam taką popularność, o jaką mi chodziło, czyli byłam rozpoznawalna, pożądana w showbiznesie i też... Stała się pani gorącym nazwiskiem. No tak. Na aktorkę uwagę zwrócił reżyser Patryk Wega, który często obsadza ją w swoich filmach. Rola spuchniętej Anki w Kobietach Mafii przyniosła Katarzynie Warnkę ogromną popularność. Ale to są moje pieniądze. Naprawdę? Kasia jest bardzo świadomą aktorką. Ona dużo widzi i też często mi uświadamia nawet jakieś rzeczy, z których ja nie do końca zdawałem sobie sprawę. W związku z czym to jest zawsze taki fajny sparring, gdzie mam rzeczywiście kapitalnego partnera. Ja chyba Patryka zaskoczyłam, bo sobie wymyśliłam te białe włosy. I takie włosy, jak panie wiedzą, głównie panie, już nie da się z nimi nic zrobić. I jak przyszłam, on mnie zobaczył i zrobiliśmy tę scenę właśnie na dachu, gdzie ja udawałam pijaną osobę i zaczęłam krzyczeć. To wiedzieliśmy, że wskoczyło. Gdzie są pieniądze? Gdzie skitrałeś pieniądze, Artur? Odbiór był bardzo różny. Był pan w warzywniaku, który się zakochał po prostu w tym momencie we mnie. Że miałam wrażenie, że mi zaraz roześle dywan. I nigdy tak mnie nie obsługiwał, jak właśnie, jak byłam Anką. No byłam z nią od rana do wieczora, no bo wiadomo, że te przyczepione rzeczy już i rozjaśnione włosy. Natomiast były też takie pogardliwe spojrzenia. Sceny intymne na ekranie. Łatwe to jest dla pani? Ja myślę, że to dla nikogo nie jest łatwe, bo trzeba się zmierzyć z poczuciem wstydu. Ja twierdzę, że jak się nie ma poczucia wstydu, to nie warto się za to zabierać, bo wtedy nie ma tego napięcia. Bezwstyd jest bardzo nieatrakcyjny. Najlepsza scena, jaką nakręciłam, i tu się może mój mąż obrazi, bo wcale nie jest to ta w spirali, chociaż jest bardzo piękna, to jest scena z Andrzejem Chyrą, która wcale nie apatuje na gością. Jest to scena kąpieli i takiego kontaktu bardzo zmysłowego.